Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Znajdujemy się w Bibliotece Publicznej dzielnicy Mokotów, w jednej z jej filii multimedialnej bibliotece przy ulicy Tynieckiej. Na pewno wielu z Państwa doskonale to miejsce zna. Spotykamy się tu każdego roku, by usłyszeć, które książki zwyciężyły w poszczególnych kategoriach w konkursie na Książkę Roku polskiej sekcji IBBY. Za momencik wszystkie nominacje, usłyszymy też, kto został nagrodzony. Zazwyczaj zasiadamy na widowni. Ja mam nadzieję, że Państwo już teraz zasiadają w wygodnych fotelach i będą z wielką przyjemnością śledzić wszystkie informacje, które za chwilkę będą pojawiały się na poszczególnych planszach. Przed nami pierwsza kategoria graficzna. Pozwólcie Państwo, że zacznę od przedstawienia jury. Pisarka, artystka graficzka, krytyczka literacka Joanna Olech. Historyczka i krytyczka sztuki Anita Wincencjusz-Patyna. I projektantka, artystka wizualna Małgorzata Górowska. Zacznijmy od pierwszej kategorii. Kategoria graficzna i nominacje. Dla Tomasza Brody za ilustrację i projekt graficzny książki Bookface, książka twarzy pisarzy, wydawnictwo Format. Dla Agaty Dudek i Małgorzaty Nowak za ilustrację i projekt graficzny książki Wiatr, wydawnictwo Muchomor. Dla Basi Flores, Oli Jasionowskiej, Igora Kubika, Karoliny Lubaszko, Julii Mirny, Małgorzaty Nowak, Tomasza Opalińskiego, Urszuli Palusińskiej, Teen Boya, Łukasza Majewskiego, Marty Tomiak i Łukasza Zbieranowskiego za ilustrację oraz dla Anny Niemierko za opracowanie graficzne książki Elementarz polskiej kultury, wydawnictwo Wytwórnia. Dla Gabrieli Gorączko za ilustrację do książki Leśna Sprawa, wydawnictwo Wolno. Dla Marty Ignerskiej za ilustrację i opracowanie graficzne książki Zamieniam się w słuch, wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Dla Anny Kaźmierak za autorską książkę obrazkową Turonie, Żandary, Herody, wiejska maskarada, wydawnictwo Dwie siostry. Dla Janka Kozy za ilustrację i opracowanie graficzne oraz dla Julity Gielzak za opracowanie graficzne książki Prezent dla dwojga, wydawnictwo Format. Dla Marii Strzeleckiej za ilustrację i opracowanie graficzne książki Beskid Beskitu, wydawnictwo Libra.pl. Dla Marianny Sztymy za ilustrację i opracowanie graficzne książki Trzecia płeć świata, wydawnictwo Albus. Dla Katarzyny Walentynowicz za ilustrację i dla Beaty Dejnarowicz za opracowanie graficzne książki Coś i nic, wydawnictwo Widnokrąg. Przejdźmy do wyróżnionych. Wyróżnienie graficzne w konkursie polskiej sekcji IBBY Książka Roku 2020 dla Gabrieli Gorączko za ilustrację do książki Leśna Sprawa, wydawnictwo Wolno. Dla Basi Flores, Oli Jasionowskiej, Igora Kubika, Karoliny Lubaszko, Julii Mirny, Małgorzaty Nowak, Tomasza Opalińskiego, Urszuli Palusińskiej, Teen Boya, Łukasza Majewskiego, Marty Tomiak i Łukasza Zbieranowskiego za ilustrację oraz dla Anny Niemierko za opracowanie graficzne książki Elementarz polskiej kultury, wydawnictwo Wytwórnia. Kolejne wyróżnienie dla Janka Kozy za ilustrację i opracowanie graficzne oraz dla Julity Gielzak za opracowanie graficzne książki Prezent dla dwojga, wydawnictwo Format. I wyróżnienie dla Marty Ignerskiej za ilustrację i opracowanie graficzne książki Zamieniam się w słuch, wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Znamy już wszystkich wyróżnionych, przejdźmy do nagród. Nagroda graficzna w konkursie polskiej sekcji IBBY Książka Roku 2020 w tym roku wędruje do Anny Kaźmierak za autorską książkę obrazkową Turonie, Żandary, Herody, wiejska maskarada, wydawnictwo Dwie siostry. Oraz do Marii Strzeleckiej za ilustrację i opracowanie graficzne książki Beskid Beskitu, wydawnictwo Libra.pl.
O wygłoszenie laudacji poprosimy przewodniczącą jury graficznego Joannę Olech. Werdykt w kategorii ilustratorskiej i książki obrazkowej, książki autorskiej zapadł. W tym roku zapadł bez wielkich kontrowersji, ale pora się wytłumaczyć, jak do tego doszło. Otóż mieliśmy do dyspozycji ogromną piramidę książek, z których znakomita większość była absolutnie profesjonalna i właściwie zasługująca na takie czy inne wyróżnienie. Ale musieliśmy porównywać bardzo różne smaki. Bo na przykład w konkursie pojawiły się książki absolutnie bez zarzutu, profesjonalne, mainstreamowe, ilustratorów, którzy osiągnęli już pewien niebagatelny sukces, których nazwiska są marką i którzy mają swoją publiczność i właściwie są bez zarzutu. Należałoby takie książki nagrodzić. Z drugiej strony są artyści młodzi, którzy są często jeszcze nie opierzeni, ale są zuchwali, są pomysłowi, sięgają po zupełnie nowe środki, jakby penetrują takie obszary ilustracji, estetyki jeszcze nie spenetrowane. Oni także zasługują na uwagę. Są tam popisy mistrzowskie, wirtuozowskie, tak jakby benefisy ilustratorskie, czyli książki, które są skrojone pod upodobania gusta samego ilustratora i w których on się albo zmaga się z własnym tekstem, albo tekst jest nieznaczny. Właściwie jest to tylko rodzaj albumu artystycznego. Są też książki takich speców od funkcjonalnego spakowania treści, które często treści edukacyjne, które zostały im zadane. To są ludzie, którzy potrafią dialogować z autorem tekstu, którzy wzmacniają wszystkie sensy książki, jego emocje, cały ten przekaz, często przekaz dydaktyczny. Są książki niszowe, które bardzo się chwali odwaga wydawców, którzy w niewielkich nakładach wydają książki, które uchylają jakieś nieotwarte dotąd drzwiczki. Wydawcy często ponoszą z tego tytułu ryzyko i oczywiście ryzyko w imieniu swoich ilustratorów. I wreszcie są książki mainstreamowe, które podobają się i babci, i wnuczce, i tatusiowi, i mamusi, które są skrojone znakomicie profesjonalnie, jak dobrze skrojona jesionka, tak? Która znakomicie leży. No i to są dylematy jurorów. I teraz to jest trochę tak, jakbyśmy porównywali skrajnie różne smaki. Czy ktoś odważy się powiedzieć, że truskawki są lepsze od gruszek, tak? Albo tym bardziej, czy truskawki są lepsze od polędwicy wołowej, dajmy na to. Nie wiem, czy to jest fortunne porównanie, w każdym razie ono dużo mówi o tym, wobec jakich trudnych wyborów stają jurorzy. Ale stało się, jest werdykt. Mam nadzieję, że Państwo go zaakceptujecie, uszanujecie, a być może także podzielicie nasze upodobania. Pozdrawiam. Znamy już wyróżnionych i nagrodzonych w kategorii graficznej, przejdźmy do kolejnej, kategoria literacka. W tym roku z tym arcytrudnym zadaniem mierzyli się przewodniczący jury Maciej Skowera, badacz literatury dla dzieci i młodzieży związany z Uniwersytetem Warszawskim oraz z Muzeum Książki Dziecięcej. Kamila Kowalczyk, badaczka literatury dla dzieci i młodzieży związana z Uniwersytetem Wrocławskim oraz badaczka literatury dziecięcej związana z Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu oraz Uniwersytetem Adama Mickiewicza, Joanna Żygowska. Nominacje literackie w konkursie polskiej sekcji IB Książka Roku 2020 dla Justyny Bednarek za książkę Basik, Grysik i Wrony, wydawnictwo literackie. Dla Justyny Bednarek za książkę Zielone Piórko Zbigniewa, Skarpetki kontratakują, wydawnictwo Poradnia K. Nominacja dla Joanny Jagieło za książkę To już nie ma znaczenia. Wydawnictwo Zielona Sowa.
Nominacja dla Marty Kisiel za książkę Małe Licho i Lato z Diabłem. Wilga, grupa wydawnicza Foksal. Dla Ewy Nowak za książkę Orkan Depresja. Wydawnictwo HarperCollins Polska, dawniej Egmont Polska. Dla Tiny Oziewicz za książkę Co robią uczucia? Wydawnictwo Dwie Siostry. Dla Katarzyny Ryrych za książkę Lato na Rodos. Wydawnictwo Nasza Księgarnia. Dla Marcina Szczygielskiego za książkę Oczy Michaliny. Oficyna wydawnicza AS, Instytut Wydawniczy Latarnik. Dla Katarzyny Wasilkowskiej za książkę Świat Mundka. Wydawnictwo Literatura. I ostatnia nominacja dla Rafała Witka za książkę Przedszkole imienia Barbary Wiewiórki. Wydawnictwo Bajka. Wyróżnienia literackie w konkursie polskiej sekcji IBBY Książka Roku 2020 wędrują do Marty Kisiel za książkę Małe Licho i Lato z Diabłem, Wilga, grupa wydawnicza Foksal. Dla Tiny Oziewicz za książkę Co robią uczucia, wydawnictwo Dwie Siostry. Oraz dla Katarzyny Wasilkowskiej za książkę Świat Mundka, wydawnictwo Literatura. Pora na nagrody. Nagroda literacka w konkursie polskiej sekcji IBBY Książka Roku 2020 w tym roku wędruje do Justyny Bednarek za książkę Zielone piórko Zbigniewa, Skarpetki kontratakują, wydawnictwo Poradnia K. Trafia również do Ewy Nowak za książkę Orkan, Depresja, wydawnictwo HarperCollins Polska, dawniej Egmont Polska. O zabranie głosu poprosimy przewodniczącego jury w kategorii literackiej Macieja Skowerę. Dobry wieczór. W imieniu jury literackiego składam najwyższe wyrazy uznania Justynie Bednarek i Ewie Nowak. Bardzo mnie cieszy, że zwyciężyły w tym roku książki, które tak się od siebie różnią, pokazując, jak szerokie jest spektrum współczesnej polskiej twórczości dziecięcej i młodzieżowej. Od humorystycznych, ale też intelektualnych gier z tradycją literatury gatunkowej, po powieści podejmujące trudne tematy, powieści poważne i psychologiczne. Od elementów fantastycznych, po gorzki, ale potrzebny realizm. Gratuluję też wszystkim nominowanym. Naszą dziesiątkę tworzą dzieła pisarzy i pisarek doskonale znanych, a jednak, jak się okazuje, wciąż potrafiących zachwycić nas, jury, ale też, w co gorąco wierzymy, publiczność czytelniczą. Do przeczytania mieliśmy w tym roku ponad 160 książek, bardzo różnych, słabszych i lepszych. Cieszy doskonała kondycja książek popularno-naukowych, których zgłoszono dużo i które prezentują naprawdę wysoki poziom merytoryczny i graficzny. Smuci natomiast fakt, że powstaje coraz mniej literatury młodzieżowej. W tym roku tylko około 1/8 zgłoszonych książek to lektury dla młodzieży starszej niż 12 lat. Literatura w roku pandemicznym była zróżnicowana, ale da się oczywiście wyróżnić kilka powtarzających się tematów. Moim zdaniem najistotniejsze, najbardziej aktualne, nawet bardziej niż w latach poprzednich, były kwestie ujawniania i krytykowania opresyjnych mechanizmów rozmaicie pojmowanej władzy, a także potrzeba budowania mostów między ludźmi. O tych mostach i problemach z ich budowaniem mówią na najrozmaitsze sposoby nagrodzone, wyróżnione i nominowane przez nas utwory. Na zakończenie chciałbym podziękować moim współjurorkom, Kamili Kowalczyk i Joannie Żygowskiej, za wspólną czytelniczą przygodę i twórcze, intelektualne, nie zawsze jednomyślne, ale zawsze przeciekawe dyskusje. Nami ostatnia, jakże ważna kategoria za upowszechnianie czytelnictwa. W tym roku w kapitule nagrody zasiadały 3 zwyciężczynie nagrody z 3 poprzednich lat. Danuta Świerczyńska-Jelonek, pedagożka, literaturoznawczyni, wykładowczyni akademicka. Małgorzata Narożna, księgarka, właścicielka klubu księgarni FIKA w Szczecinie.
oraz pani Iwona Haberny, organizatorka m.in. Międzynarodowego Festiwalu Literatury Dziecięcej Rabka Festiwal. Przed Państwem nominowane do nagrody za upowszechnianie czytelnictwa w konkursie polskiej sekcji IBBY Książka Roku 2020. Lucyna Brzezińska-Eluszkiewicz, animatorka kultury, autorka oryginalnych warsztatów, imprez i cykli tematycznych propagujących czytelnictwo, między innymi Tu czytam i Czytam świat, Czytanie i działanie. Pracuje w Fundacji 12 Kamienica w Bydgoszczy. Krystyna Rybicka, historyczka sztuki, wykładowczyni w Lubelskiej Szkole Sztuki i Projektowania, założycielka Ośrodka Książki Obrazkowej Oko w Lublinie, popularyzatorka wiedzy o książkach obrazkowych, organizatorka spotkań z polskimi ilustratorami, wystaw i warsztatów z artystami. I fantastyczny duet. Anna Sadowska i Grażyna Sobieska-Szostakiewicz, biblioterapeutki, animatorki działań wspierających czytelnictwo dzieci i młodzieży. Wychowawczynie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 2 w Warszawie, gdzie od 1991 roku prowadzą autorski program zajęć przybliżających wartościową literaturę wychowankom ośrodka, dziewczętom w wieku od 14 do 19 roku życia. Nagroda za upowszechnianie czytelnictwa w konkursie polskiej sekcji IBBY Książka Roku 2020 wędruje do Anny Sadowskiej i Grażyny Sobieskiej-Szostakiewicz. Znają Państwo już wszystkich wyróżnionych i nagrodzonych w tegorocznym konkursie, a teraz o zabranie głosu poproszę prezeskę polskiej sekcji IBBY Annę Czernow. Pedagogzka Jela Letman, założycielka IBBY, wzywała do budowania mostów z książek. Mosty te miały łączyć, a nie dzielić. Miały łączyć dzieci z innymi dziećmi, dzieci z dorosłymi, przedstawicieli różnych kultur, po to, żeby świat stawał się coraz lepszy, a nie coraz gorszy. Książka miała naprawiać świat. W to święcie wierzyła Jela Letman i w to wierzymy również my. I takimi budowniczymi mostów z książek zdecydowanie są tegoroczne laureatki Nagrody za upowszechnianie czytelnictwa w ramach konkursu Książka Roku Polskiej Sekcji IBBY. W imieniu własnym oraz wszystkich członkiń zarządu chciałabym najserdeczniej pogratulować wspaniałemu duetowi pani Annie Sadowskiej oraz pani Grażynie Sobieskiej-Szostakiewicz, które od niemal 30 lat wraz z nastoletnimi podopiecznymi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 2 w Warszawie budują mosty z książek, budują swój świat wokół książek. Bardzo serdecznie paniom za to dziękuję. Ale chciałabym również podkreślić, dwie pozostałe nominowane w nagrodzie, czyli pani Lucyna Brzezińska-Eluszkiewicz, niestrudzona pasjonatka warsztatów książkowych z dziećmi, oraz pani Krystyna Rybicka, założycielka i kustoszka Ośrodka Książki Obrazkowej, również zasługują na gorący aplauz i gratulacje. Również są godne tej nagrody, ponieważ upowszechnianie czytelnictwa to jest wspaniała praca i wspaniała pasja, ale wcale niełatwa. Niemniej bardzo, bardzo potrzebna, bo jaki byłby świat książki dziecięcej bez upowszechniaczy i upowszechniaczek czytelnictwa? Byłby znacznie gorszy, tak jak bez mostów z książek. Także wszyscy jesteśmy bardzo wdzięczni za to, że istniejecie, że działacie, że cały czas macie siłę. Dziękujemy.